Drodzy wierzy, dzisiejsze święto jest świętem, w którym czcimy wszystkich świętych, którzy są w niebie, w tym wszystkich naszych patronów. Zatem można powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest dniem imieninowym dla wszystkich, którzy mają swoich patronów w niebie. Ale że tych patronów zawsze wspominamy osobno w różne dni roku kościelnego, dzisiejsze święto, można powiedzieć, jeszcze bardziej jest też świętem tych świętych, których nie wymieniamy z imienia w ciągu roku kościelnego, których imion często nawet nie znamy. Właśnie tak jest sens tego święta, żeby obchodzić nie tylko tych wielkich, znanych świętych, którzy oddali życie za Chrystusa, którzy wierzyli w prawdę Ewangelii, ale również wspomnieć na tych wszystkich anonimowych świętych, którzy triumfują już razem z Chrystusem w niebie, którzy mogą nam wyprosić wiele łask. Ci święci, można by rzec, są często poniekąd, w cudzysłowie, bezrobotni. Dlatego jest dobra okazja, żeby pamiętać o nich i zatrudnić ich tutaj na ziemi, żeby pracowali dla nas, żeby wypraszali wszelkie łaski, które są nam potrzebne. To święto wszystkich świętych powinno nam też przypominać, jaki jest cel również nas jako wędrowców po ziemi. Świętość jest konieczna dla chrześcijanina. Pamiętajmy, że ktoś, kto nie umrze święty, nie pójdzie od razu do nieba. Jeżeli zmarł w stanie łaski, będzie musiał pokutować w czystcu i dopiero jak jego dusza zostanie oczyszczona z wszelkiej spazy grzechowej, z wszelkiej winy, gdy spłaci swój dług wobec sprawiedliwości Bożej, to dopiero wtedy będzie mogła oglądać niebo, oglądać Boga twarzą w twarz. Źródłem wszelkiej świętości jest Pan Bóg. Bóg, który jest pełnią świętości, który sam jest świętością. I każda świętość, która jest stworzona, jest niejako partycypacją, uczestniczeniem świętości odwiecznej Pana Boga. I dlatego, jeżeli czcimy wszystkich świętych, to nie jest to, tak jak twierdzą protestanci, że czcimy ich jako bynajmniej czcimy w świętych zmiłowanie Pańskie, miłosierdzie Bożej. Dlatego też w tekstach modlitw ku różnym świętym wspomina się, nie czci się świętych jako takich, tylko się wspomina Boga, czci się Pana Boga jako tego, który danego świętego udoskonalił, który dał wiele łaski, dzięki któremu Pan Bóg pokazał swoje miłosierdzie, pokazał swoje łaski. Zatem kult świętych zawsze jest kultem Pana Boga. Czcząc świętych, czcimy świętość Pana Boga, czcimy ogrom łaski Bożej, która jest tak ogromna, że potrafiła wskrzesić miliony dusz na całym świecie do doskonałego naśladowania i czczenia Pana Boga, do doskonałej miłości Pana Boga. Miłość, to można powiedzieć, jest praktycznie to samo, co świętość w pewnym sensie. I Pan jest sam miłością i o ile kochamy Pana Boga, o tyle jest w nas miłość, o ile nie ma w nas miłości. Dlatego jest jak najbardziej prawdą, że Bóg jest miłością, ale nie należy tego rozumieć sentymentalnie, ale należy to rozumieć, tak jak zawsze Kościół nauczył, że tam miłosierdzie Boże nie jest jakieś nieokreślone, ma konkretne ramy, które ma konkretne przejawy, a są nimi stworzenie człowieczeństwa, stworzenie człowieka i odkupienie go jeszcze bardziej. Tak więc to miłosierdzie Pana Boga ma bardzo konkretny wymiar i bardzo konkretny wygląd. Czcząc świętych też czcimy najprzeróżniejsze żywoty i ścieżki, można powiedzieć, życia. Jeśli przyglądniemy się żywotom pańskim, to świętych pańskich, to sposób na bycie świętym jest, nie ma jednego sposobu, jest bardzo, bardzo wiele sposobów i święci w bardzo przeróżny sposób oddawali czci Pana Boga. Natomiast co było dla wszystkich charakterystyczne, to właśnie to, że skupili się na Panu Bogu, skupili się ponad wszystko, dorzucili to, co przeszkadzało im zbliżeniu się z Panem Bogiem,
w tym przebóstwieniu i stali się niejako jednością z Panem Bogiem. Jednością nie w tym sensie, jak niektórzy heretycy twierdzili, że człowiek staje się Bogiem i traci swoją naturę ludzką stworzoną i ograniczoną. Nie, ale przebóstwienie polegające na takim zjednoczeniu się z Panem Bogiem, że wszystkie nasze myśli, uczynki, całe nasze postępowanie jest przepełnione Panem Bogiem i Jego myśleniem i dążeniem do Jego chwały, do Jego triumfu tutaj na ziemi i do czczenia Pana Boga również w niebie. Pan Bóg jest źródłem świętości, a taką można powiedzieć, takim przykładem najdoskonalszym świętości jest oczywiście Najświętsza Maria Panna. Bóg, stwarzając człowieka, chciał go odkupić, chciał po upadku Adama tak odkupić człowieka, żeby zajaśniły takie wielkie, święte postacie, a więc przede wszystkim nasz Pan Jezus Chrystus, ale również Najświętsza Maria Panna. Pan Bóg, jeśli chodzi o samą możliwość, mógł jej zrobić tak, że Maria byłaby poczęta w grzechu pierworodnym, nie byłoby to zasadniczo coś niewyobrażalnego. Dla Pana Boga żaden człowiek nie jest konieczny do zbawienia, żaden człowiek nie jest całkowicie konieczny. Jednak spodobało się Panu Bogu wybrać tę drogę, która jest najdoskonalsza, przyjąć ciało i duszę ludzką w łonie Najświętszej Marii Panny i zrobić to w ten sposób, czynić to w ten sposób, że od samego początku przebywało Słowo Boże na ziemi, w najdoskonalszym sanktuarium, w najdoskonalszej świątyni, jaką jest łono Najświętszej Marii Panny, która nie miała w sobie ani jednego grzechu. Chciał Pan Bóg, ażeby Jego Syn, który zniszczył grzech, który odkupił człowieka, ażeby ten Jego Syn zamieszkał w łonie niewiasty, który nie ma najmniejszego nawet grzechu, ani pierworodnego, ani nawet najmniejszego, zwykłego, przemyślanego, codziennego grzechu. Widzimy zatem, że Pan Bóg jest ogromnie miłosierny i ogromnie ukochał ludzi, dlatego żeby pokazać kogoś, kto będzie naszym największym przyjacielem w niebie, obok Pana Boga naszego, czyli Najświętszą Marię Pannę, naszą najlepszą Matkę i Królową wszystkich świętych. Bóg chciał nam pokazać również poprzez Najświętszą Marię Pannę, że każdy żywot ludzki, każdy praktycznie życie ludzkie jest w jakiś sposób niedoskonały i sama święto jest wyłącznie w Panu Bogu i bez grzechu jest również Najświętsza Maria Panna, ale praktycznie wszyscy inni święci poza Chrystusem, poza Marią mieli jakieś niedoskonałości. Czytamy bardzo często o tym, że różni wielcy święci nieraz mieli pewne słabości, pewne niedoskonałości, że popełniali swego czasu nawet grzechy ciężkie, a właśnie poprzez zmiłowanie Pańskie potrafili się nawrócić, zostali nawróceni właściwie i nieraz przez całe życie walcząc doszli do wielkiej doskonałości. To jest dla nas wielka pociecha, że będąc biednymi grzesznikami, niegodnymi łaski Pana, że mamy przed sobą przykład wielu świętych, którzy byli bardzo niedoskonali, którzy potrafili się podnieść i mocną łaską Pańską stali się wielkimi, wielkimi świętymi. Módlmy się do wszystkich świętych, módlmy się do Królowej wszystkich świętych, żebyśmy mieli w sobie chęć i zapał stania się dobrymi katolikami, dobrymi chrześcijanami. To jest początek nawrócenia, to jest początek zbawienia. Ta wola, która musi być. Nie wiemy też, jak ciężka będzie walka, którą będziemy musieli stoczyć z samym sobą, ze światem, z grzechem. A nie powinno nas to w żaden sposób zniechęcać. Musimy mieć w sobie odwagę świętości, odwagę podjęcia tego wyzwania, które chce od nas, którego wymaga od nas Pan Bóg. Musimy z całego serca kochać Boga ponad wszystko, tak żeby te miłostki światowe stały się dla nas zupełnie nieatrakcyjne. Wszystko to, co nas od Pana Boga obdarzy, stało się dla nas prochem i tlenem. Pamiętajmy w tej oktawie o wszystkich świętych, pamiętajmy również o duszach wiernych, zmarłych, tych osobach, które zaczęły nasze odpust uzyskać, za które można
można i trzeba się modlić i postaramy się już teraz być dobrymi pomocnikami w zbawieniu dla innych współchrześcijan, współkatolików. I my w swojej wytrwałości świętej Moniki, która przez 30 lat modliła się za swojego syna, żeby się nawrócił, ażeby przestał żyć w grzechu i w niewierze, w herezji. I pamiętajmy, że trzeba wiele wysiłku, wiele dobrej, wytrwałej modlitwy, ażeby nawrócić. A łaska Pańska potrafi zmienić każde serce, tak jak zmieniła serce Augustyna, który stał się wielkim świętym, który stał się przykładem prawdziwego, szczerego nawrócenia i prawdziwej, szczerej miłości do Pana Boga i dusz chrześcijan. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pokolony Jezus Chrystus. Niech będzie pokolony serce na